dzisiejszym odcinku. O, siemanko, mogę ci dać kwiatki, proszę bardzo. O mój Boże, nie, błagam. Nie. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek Bulliego, moi kochani. Już na samym początku widzicie, że sporo się mogło zmienić, ponieważ ja już nie jestem różowy, a gra wygląda troszkę lepiej, troszkę inaczej. Już nie ma tego blura, znaczy blur jest, ale właśnie, dlaczego on jest? Dobra, wszystko naprawiłem. Korzystam sobie z reshade'a tylko dlatego, żeby ta gra trochę lepiej wyglądała, moi kochani. I umówmy się, jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Nie wiem, czy zdążymy wykonać teraz jeszcze jakąś misję przed tym, żeby pójść spać. Ale to, czego ja nie zauważyłem wcześniej, to to, że faktycznie Bulwars, tak? To się tak nazywa ta szkoła. Ona jest dość specyficzna, ponieważ tak jak powiedział Hopkins, tutaj sami źli ludzie, że tak powiem, z tej szkoły wyszli i trochę mnie to jakby nie dziwi. Czasami ludzie chcą, żebyś coś dla nich zrobił. No dobrze, no to tak właśnie zrobimy. Słuchajcie, nie zapomnijcie zostawić lajka. Pojawi się nad nimi niebieska strzałka i będą oznaczenia na radarze. Side quest. Słuchajcie, z rzeczy istotnych, lajkacza zostawcie później na filmie, jeżeli nie zapomnicie. Ja wam jeszcze o tym przypomnę. Dlatego, bo... YouTube wie, kiedy zostawiliście lajka. Jeżeli włączacie film i zostawiacie lajka od razu, to wie, że nie jest to szczera informacja. Dobra, dostarczmy paczkę i mam nadzieję, że zdążymy i na szybkości sobie załatwimy ten temat przed pójściem spać. No puśćcie mnie, to jest ten lamus, kurde, obiegniesz. Nienawidzę po prostu. Drogi palancie. Więc koniec końców dam wam znać, co, jak to wszystko będzie wyglądało i działało. Później, kiedy zrobimy sobie może streama, to ja porozmawiam o takich rzeczach mocno związanych. O rzeczach związanych z... O, to jakaś pani coś mi do mnie cześć. Will you hang out with me? I probably don't have a chance, but I really like you. It's time for me to play doctor with my dolls in a climate controlled room. Crazy down there. Dobra, niestety, pamiętajcie, że mamy tylko bombonierki. Ja tu nie będę podrywał wszystkich dziewczyn na rejonie. Chociaż jako pierwszoroczniak, właściwie taki chłopak, co od razu wjechał do szkoły, to byłoby najlepszym rozwiązaniem w sumie. Mamy tutaj misję drobna pomoc, ale możemy się również zdrzemnąć, słuchajcie, więc... Oż ty w życiu! Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Jeszcze zobaczmy ten biuletyn na szybkości. Uczeń, który będzie przybywał po tej godzinie poza akademikiem, zostanie odesłany do swojego pokoju. A, cisza nocna zaczyna się o 23:00, to mamy jeszcze dużo czasu. To rozpocznijmy sobie to zadanie. Go on, Petey! Go cry to the teacher! Tell them I was nasty to. Shut up, Gary, you're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Nie mam możliwości wyłączyć kamery teraz. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Tak popieprzone w ogóle, nie? Ale dobra.
życie. Słuchajcie, nie ma miękkiej gry w tej szkole. Poszukaj kloszarda za starym busem. O kurwa, będziemy dręczyć Menela. To jest coś, co lubię. Na tym polega życie, ale naprawdę, ta gra trochę lepiej wygląda teraz, nie? Już nie ma takiej mgły, już jest dobrze. Ja też troszkę inaczej wyglądam i jest też lepiej. Na razie się tutaj nikt mnie nie czepia, bo umówmy się, że w sumie to nie ma jeszcze tej 23. Rozumiem, że mam przejść ten... Czemu się ta muza odpaliła? Oh, shit! No dobra, jak trzeba ich naklepać, to trzeba ich naklepać. Nie ma wyjścia. O kurwa, pita mi leją wszyscy. Fuck off! Może ten pit to jest taka ciamajda. Dobra, ale zostało w sumie jest easy. Ciach, 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 kolanko. Ciach. I z bani. O kurde. Ciach. A jeszcze mogłem go upokorzyć. Zapominam ich upokarzać. No trudno, ale... oklep dostali anyway. Muszę pamiętać, że mogę ich też... O, tu jest gumka, recepturka. Że mogę ich upokarzać. Dobra, zobaczmy tego kloszarda, bo wiem, że w ulepszeniach są ataki kloszarda i chciałbym się więcej dowiedzieć na ten temat. Mega się jaram tą grą, ona jest zajebista. GTA w szkole. You're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Okej, już widzę, że wam zasłaniam tutaj troszkę. Znajdź tranzystor, w zamian kloszard nauczy cię kilku ciosów. Dobra, jest 21. Mam jeszcze troszkę czasu, możemy się... Halo? Halo? Jak ja mam stąd wy... Dlaczego nie mogę... O kurwa, tylko nie to. Dobra. Farcik. Dobra, na szybkości załatwimy ten tranzystor. On jest, kurwa, w środku. Ale w środku czego? Tu są te żelboje, se siedzą. Jak znaleźć tranzystor? Którędy po tranzystor? Tędy? Tędy nie wejdę. Przejść naokoło. Może się uda. Miejmy nadzieję, że się uda, bo nie chciałbym, wiecie, zostawić pana kloszarda. Oni się... Tak, oczywiście, że będą się czepiać mnie. Wypieprzać, dziady. Dach, na dachu będzie. No dobra, jest to jakieś rozwiązanie. 21, jeszcze przed ciszą nocną możemy... O, cool. Tranzystor, zanieść tranzystor kloszardowi. No dobra, jak to jest takie proste? Ziomeczku, masz problem? Fuck off. Chyba ile ich tu jest. Dobra, to może nie był najlepszy pomysł. Wsadzę go do śmietnika, bo to jest najlepsza technika, uwielbiam. Śmietniki i żelboje to jest idealne połączenie, muszę wam powiedzieć. Dobra, zanieśmy go, zobaczymy, czego nas nauczy. Tajnych ciosów sił specjalnych, pan kloszard. Dawaj, ziomeczku.
tyle? Z tego co kojarzę, to ja chyba znałem te ciosy wcześniej, nie? Tylko po prostu one się jakby teraz gra mnie uczy. No dobra, słuchajcie, niewiele myśląc lecimy dalej, bo przed nami szkoła i kurwa moja nieznienawidzona najprawdopodobniej lingwistyka. Plastyka jest spoko, chemia jest spoko, ale ta lingwistyka to jest jakaś, kurwa, jest jakiś koszmar. Po prostu, ja nie wiedziałem, że to jest takie trudne, jestem tak w ogóle beznadziejny, jeżeli chodzi o takie literówki. Takie, wiesz, jak wiecie, jakby znajdowanie tych literek, tego całego bajzlu. Mega mi to nie wychodzi. I było to widać, bardzo mocno było to widać. Ja sobie mogę kupić napój, bo zarobiłem piątala. Mogę sobie zagrać też? O kurde, mogę sobie zagrać. A, ale petarda, chcę zobaczyć jak to działa. Nienawidzę tych łebków, naprawdę. Nienawidzę. Dobrze, słuchajcie, idziemy spać. Jeszcze mogę sobie chyba jakąś na szybko petardę wytworzyć, bo trochę ich wyrzuciłem. I co, zaraz będą lekcje przed nami. Mogę jeszcze założyć czapkę, którą ukradłem. Czapka Bullworth. Ochraniacz na głowę. Dobra, polatajmy z czapeczką. Postaram się może... Stopy, skarpetki, białe klasyczne tenisówki, no dobra. Spodnie gimnastyczne. Majtki, mogę w majtkach zapierdalać. No dobra, a jak zrobię na przykład tak... A, Boże. Zapomniałem czapki założyć. Dobra, no to spoko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy ja będę miał jakieś problemy z tego tytułu. Chociaż nie wiem, czy czapka Jimmy'emu pasuje, ale zobaczymy. Moim zdaniem jest okej. Okay. Dajcie znać, czy czapeczka to jest dobra opcja. I dobra, lecimy od razu. Co jest? Ósma. No, sztypie. Śmietnik to jest jedyne miejsce, w którym ja cię powinienem widzieć przez cały dzień. Dobra, ja sobie od razu przeczytam ten biuletyn. Ten, kto włożył balony z wodą do mojej szafki, mógłby już tego nie robić. Proszę nie zrywać kwiatów sprzed Akademika Dziewczyn. Okej, to pewnie będzie z tym zadanie związane. Gabinet dyrektora. Aha, od 9 kończą się o 11. No dobra, to nie mamy dużo czasu, bo mamy dosłownie chwilę, więc nie będę robił tych zadań. Od razu się udam, bo tu mamy jeszcze jedno, będziemy mieli zadanie. Udam się na lekcję. Na prędkości, a jestem ciekawy, zobaczę jeszcze ten Akademik Dziewczyn, czy zdążę, nie zdążę. Bo wiecie, ja chcę być przykładnym uczniem. Gdzie są te kwiatki? Ja mogę buchnąć tego kwiatka? Weź. A więc stąd się bierze kwiatki dla pań. Mogę jeszcze jeden wziąć? Alvaro on the hood! Ale teraz będą... Dobra, tu jakieś dzieci. A, bo wszyscy na lekcje zapieprzają. O, tu pani biegnie. Ale pani się za bardzo spieszy chyba, nie? Mogę ją zaczepić? Nie? Easy. Co tekst? Masz coś na ustach. O kurwa, no dobra. Wiecie, to zawsze są... Punkty, słuchajcie, żyćka, to jest przydatna rzecz, to ja nie robię tego dla zabawy. Biologia. Stary, po lekcjach, bo już widzę, że biegnie do mnie mój ulubiony grubasek. Hello, children. Welcome to the world of biology. I hope you all have strong stomachs. Będziemy coś kroić, czyżby? Jak najprecyzyjniej dokonać sekcji zwłok przed zakończeniem lekcji. Użyj, aby ustawić wskaźnik, naciśnij lewy alt, aby wykonać, wybrać z innych, tylko przytrzymaj lewy, aby użyć, spowolnić wskaźnik, naciśnij spację, aby zakończyć, aby zobaczyć wskazówki. No dobra, zobaczymy. Co, muszę najpierw żabkę chyba... Ciach. Teraz muszę ją rozkroić. A, jeszcze tu muszę ją rozkroić. Dobra, biologia będzie easy, tak czuję, bo na myszce to jest mega łatwe. Okej. No dobra, biologia jest łatwa w sumie. Znajdź serce. Tu jest serce. Skalpela oddziel serce od reszty ciała. No dobra, łatwo.
O mój Boże. Kurde, że ja tego w szkole nie miałem, nie? Takich rzeczy. Znajdź żołądek. No to będzie tu. Zytnij żołądek. Remember, slow and steady wins the race. No dobra. Ej, kurde, powiem wam, że nie wiem, czy to dobrze, że nie miałem seks z jakichś zwierzaków. Jelitka. Na biologii. Nie wiem w ogóle, w którym momencie się to zakończyło, takie zajęcia. Ale w sumie... A good start. W sumie easy. Let's see if you can keep it up, shall we? W sumie easy. Biologia jest easy. Wszystko jest easy, tylko ta pieprzona lingwistyka. W to jestem najgorszy. Dobra. Koszulkę anatomiczną. Koszulka mięśniaka. Dobra, mamy czas do następnych lekcji, więc zrobimy sobie na szybkości zadanie i pewnie pociśniemy jeszcze jedne lekcje. Gnębią te dzieciaki, ja pierdzielę, jakiś kosmos w ogóle. Dobra, zobaczmy sobie tutaj dormitoria. O, siemanko, mogę ci dać kwiatki, proszę bardzo. O mój Boże, nie, błagam. Nie! Zbugowałem grę, god damn it. Pani, weźmie kwiatki, zajebiście. Co, i to tyle? Kurwa, masz drugie. Masz drugie. Kurwa, musiałem mi aż dać dwa bukiety, żeby ją pocałować. God damn it. Więcej HP. Nie wiem, czy to tak działa, ale... Ale oj, całować zawsze można, czemu nie? Wtargnięcie, oh shit. Rozpocznij misję Ostatnia Szmata, o mój Boże. Give it back! Or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back! You can't just steal things from me! Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back! And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes. Sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find a cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh. That's okay. Well, okay, but... If you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Okej, okay, jak nie groźbą, znaczy jak nie prośbą, to groźbą. No dobra, w sumie kurwa to od Jimmy'ego. W sumie to i mnie by to w jakiś sposób przekonało. Mogę tu skrótem chyba polecieć. Jabłko mogę się podnieść. Na wszelki wypadek. Dobra, lecimy w takim razie, bo nie mamy dużo czasu. Zaraz się lekcje, tu już mnie witają wszystkie panie, jest dobrze. Ziomeczku, czep się tramwaja. Oh shit! Oh shit! Tego nie przewidziałem! O kurwa! Elo! O, szybka lota. Mogę tędy? Nie mogę. Oh shit! Kurwa, gania mnie chłop. Dobra, zmęczył się. Nic nie jest źle. Włam się do szafki Mandy i zabierz notatki. No to easy, akurat we włamywaniu się. Jestem kurwa najlepszy. Easy. O, shit! Nie! Nie! Spieprzaj, dziadu! Au. Dobra, nara. Ja pierdolę, co za pojebana to jest szkoła. Tam była gumka recepturka, której nie zebrałem. O kurwa, lekcje się zaczynają. Dobra, najpierw lekcje. Nie chcę mieć żadnych kłopotów z nauczycielami, zwłaszcza, że i tak odpierdalam takie kosmiczne tutaj akcje. Operacje specjalne, kurwa, że nie chcę mieć problemów z nauczycielami. Już wystarczy mi to, co ja tu odpierdalam normalnie. Siema, typie.
Przesuń się z drogi. Mam nadzieję, że to będzie lingwistyka, którą będę mógł poprawić. Ale to chyba nie będzie lingwistyka. Cholera wie, co to będzie. Co to są za lekcje? Muzyka. A kurde. No dobra. Pójdziemy po to jeszcze raz. Chcę zobaczyć tę muzykę. Hello boys and girls. I'm Miss Peters and I'm going to be your music teacher this year. Graj zgodnie z rytmem melodię. Lewy alt i prawy alt. Dobra. Easy. To będzie proste jak dżebanie chyba. Można nawet bez patrzenia robić. Ja w szkole się uczyłem grać na flecie w sumie, kurwa, bo perkusja by była ciekawsza w sumie. '99. Jesteś ze mnie dumna? Jimmy, that was actually on time. Great job. Damn. Słuchajcie, dwie lekcje, jedno zadanie, to jest bardzo mało jak na jeden odcinek, mam takie wrażenie. Kurde, i muszę lecieć teraz. Ja pierdzielę. Okej, czyli nie opłaca się robić zadania między lekcjami w sumie. Chujowo. Hello? No dobra, słuchajcie, to ja tylko na szybkości i od razu zaniosę ten notatnik. Macie wyjątkową okazję zobaczyć kota, więc dlatego postanowiłem, że pokażę wam się na chwilę. Ona tu jest. Widzicie? Kotek. Lecimy. Mamy z powrotem to, co powinniśmy mieć. Idziemy oddać pani notatki. Jeszcze tu masz... Ach, chciałem gumkę, recepturkę jeszcze zabrać. Teraz Beatrice cię lubi. Easy. Łatwiutko. And done. Zyskasz sympatię dziewczyn, będziesz mógł je całować i obdarowywać prezentami. Zajebiście. A co ja z tego będę miał? My man. A właśnie, mogę sobie jeszcze buchnąć te kwiaty, bo to się przyda. Myszka właśnie próbuje naklikać coś w OBS. Dobra, nazbieram. Mogę nazbierać tych bukietów? Jesus! Dobra, wchodzę w to elegancko. Dobra, jesteśmy już po zajęciach i możemy wykonać jeszcze jedno zadanie na prędkości. A, kurwa, już ja go chciałem wyjaśniać, ale fart! Co by chłop wjechał w ogóle, kurwa. Myszko, zostaw ten... Drapie mi monitor, tak robi ciach, ciach. Greetings, friend. Greetings, friend. Ty coś, ty chciałeś coś ode mnie, w chuj coś chciałeś. Ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ziomeczku. Siad. Nie będziesz, kurwa, atakował słabszych. Co za szkoła w ogóle. Sorry. Sorry about that. Get out! Stop, Gary. Trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or... Wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, peace stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder.
Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, pee stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Boop. Stop. Sorry. O mój Boże. No dobrze. Ja w ogóle nie mam hapeków, nie? Ja bym chciał... Mogę tu wejść jeszcze? Bo ja bym chciał może wydać parę dolarów na super Coca-Colę, która mi uratuje dupę. A nie, bo to jest, rozumiem, że to jest powyżej, to jest to, co mam więcej. Myślałem, że mam tak mało hapeków, a w sumie z nikim się nie tłukłem jeszcze. Ty kurwa, baka mi leją. Mój Boże, byście zobaczyli, co tu się dzieje. O Boże. Milena mi coś zrzuciła na rękę, nie wtedy, kiedy biegnę. Mojego misia mi zrzuciła. Najgorzej. Dobra, let's go. Kuriozum, co mówię o tym, że mój słodki kotek zrzucił mi mojego słodkiego misia w momencie, kiedy idę klepać kurwa chłop facetom jakimś leszczom. O, ale dojazd. Kuszka, nie pomagasz mi w tej chwili, wiesz? Jax Bunny. Myk. O ty kurwa cwaniaku. Ujesz. Awantura o kasę. I cyk podwrótkowy. Ale to mu musiało zgasić światło, co? Dobra, Baki, dawaj. Nie widzicie tego, ale ja wam pokażę. Kot ogląda ze mną, znaczy z wami właściwie. Więc jest dobrze. Jednocześnie trochę mi przeszkadza. Ten, co kurwa wjechał we mnie z beja, ty! Nie. To moje już jest. Muszę pomóc kumplowi, kurwa, bo leją mi kumpla. Ja sobie świetnie widzę, radzę bez kija. Mój Boże, co tu w ogóle za akcja? Fyk. Jesus, Bucky mi zaraz umrze. Ja nie wiem, czy ja dowiozę to. Dobra, dowiozłem. O kurwa, mam mu pomóc uciec z warsztatu. Dobra, chuj, idę na pierwszy ogień. O kurwa! Ale mu zajebałem cepa, o kurwa! Ale dostał strzała z tego beja na dziąsło, o mój Boże! Przepraszam. Robimy to jeszcze raz, tym razem postaram się to tutaj dostać dużo, dużo szybciej, żeby on za dużego oklepu nie dostał. Więc widzimy się już za chwilę. Bezbłędne to jest. O, dobra. Może kot mi się położył, słuchajcie. Jak się zastanawiacie, dlaczego warto śledzić Instagrama, to na przykład warto go śledzić, żeby wiedzieć, co się tutaj dzieje w momencie nagrania odcinka. Dobra, jazdunia, wracamy. Mam nadzieję, że to wszyscy, bo to już jest naprawdę... Boże. Ucieknij wraz z Bakim, spadajmy stąd. Ja pierdzielę tu.
Siemanko. Nice to know there's a violent, crazy old man on campus. Thanks, Timmy. That's great. Here, take this. Zdobyłem deskorolkę. Oh my god. Dobrze, moi kochani. O mój Boże. Dobra, nie ma znaczenia. Słuchajcie, bo tu jest kurwa wieczny chaos. Nie ma chwili odpoczynku. Słuchajcie, to było na tyle. I tak, spoko, bo mamy deskorolkę. Możemy sobie jechać na niej i jest w ogóle luksus. Pach. Jest naprawdę spoko. I kończymy ten temat, bo jest tu naprawdę się rozkokosiłem się za bardzo, a w sumie całkowicie niepotrzebnie. Dziękuję wam bardzo i zostawcie lajka, bo o to miałem was poprosić jeszcze raz. Bez odbioru. Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peace Stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop.